Zdaniem prezesa zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pojawienie się niemal 25 lat temu tego szczególnego na gospodarczej mapie Polski obszaru miało ogromny wpływ na rozwój regionu. Choć przez długie lata najczęściej słyszeliśmy, że nie ma chętnych inwestorów, że strefa jako spółka ledwie przędła, ostatnie lata to prawdziwy boom. Podsumowując czas działania starej ustawy o strefach ekonomicznych, to dużo zyskała ta część Polski, bo tylko w firmach obejmujących dawny obszar strefy zainwestowano ponad 4 miliardy złotych i powstało ponad 11 tysięcy miejsc pracy, więc sądzę, że ta stara ustawa, jaka ona była, była różnie oceniana, ale rzeczywiście przyniosła realne korzyści. Rok temu, we wrześniu, w życie weszła nowa regulacja prawna i zasady wsparcia znacząco się zmieniły. Przede wszystkim, jak ogłosił rząd, specjalną strefą ekonomiczną stała się cała Polska. Ale w tej beczce miodu była i łyżka dziegciu. Zmieniły się bowiem zasady dotyczące wsparcia. Najpoważniejszą zmianą było uzależnienie wartości wymaganej inwestycji od stopy bezrobocia, które, jak powszechnie wiadomo, w Suwałkach praktycznie nie istnieje. Wśród 10 nowych kryteriów pojawiły się również zupełnie nowe wskaźniki. Bardzo istotnym jest postęp technologiczny, który jest kosztowny, ale też pozwala poradzić sobie z niedoborem rąk do pracy. Każda inwestycja, która powstaje, z tego co obserwujemy, to jest bardzo kosztochłonna, bym tak określił, czyli decydują się przedsiębiorcy na większe nakłady inwestycyjne, czyli świadczy to też o postępie technologicznym, a w mniejszym stopniu będą potrzebne miejsca pracy, ale będą to potrzebne miejsca pracy bardzo wyspecjalizowane. I jak się okazało, konieczne inwestycje w kosztowną automatyzację produkcji nie są dla przedsiębiorstw przeszkodą nie do przebycia. Potwierdzają to dane z ostatniego roku. Mamy wydanych 11 nowych decyzji o wsparciu. W tej chwili na jutrzejszym zarządzie mamy kolejne 3 wnioski o decyzję o wsparciu, przeglądałem, więc będą na pewno udzielone. Już tylko z tych decyzji wydanych 11 nakłady to kolejne 240 milionów złotych. Zatrudnienie jest trochę mniejsze, bo w granicach planowane zatrudnienie 200 osób, ale to chyba taka tendencja już występuje, będzie w Polsce występowała. Żadna z tych decyzji nie otwiera preferencyjnych warunków dla firm suwalskich, ponieważ uwzględniając zasadniczy wskaźnik bezrobocia, w naszym mieście należałoby zainwestować co najmniej 80 milionów. To prawdziwie zaporowa kwota. Czy wyśrubowane warunki mogą stać się bardziej sprzyjające dla mniej zasobnych w pieniądze przedsiębiorców? Rok czasu to też taki moment, gdzie ministerstwo wspólnie z nami przystąpiło też do pewnej oceny, tak? Co ewentualnie jeszcze zmienić. Podnosimy sprawę tego kryterium ilościowego, ponieważ te kwoty przy niskich stopach bezrobocia w powiatach można powiedzieć, że w jakiś sposób blokują rozwój tej przedsiębiorczości, bo to są nieraz kwoty dosyć duże. Dla przykładu w Suwałkach duży inwestor przy tej niskiej stopie bezrobocia musi zainwestować minimalnie 80 milionów złotych. To jest bardzo duża inwestycja. Rzadko się zdarzały w Suwałkach tego typu jednorazowe inwestycje. I jesteśmy na etapie rozmów z ministerstwem. Dzieje się to nie tylko w naszej strefie, ale zgłaszają to prezesi także ze stref ekonomicznych z całej Polski i myślę, że to kryterium zostanie w jakiś sposób zmienione, podejrzewam, że obniżone.